Szanowni drodzy słuchacze, nie wiadomo, czy będzie słychać, ale naszła mnie nieprzeparta chęć, żeby coś powiedzieć do panów. Panowie, ja wiem, że to jest potwornie trudny moment, kiedy twoja ukochana albo żona, albo kobieta, z którą spędziłeś już dużo, dużo czasu, nagle stwierdzi, że ona nie wie, czy ona dobrze wybrała. Że ona zastanawia się, czy nie byłoby lepiej, żebyście się rozeszli, rozwiedli, rozstali. Bo ona nie wie, ona sama nie wie, co ona powinna zrobić. Nie zawsze dowiaduje się tego bezpośrednio od swojej partnerki, gdyż ona zazwyczaj mówi to w bardzo... bardzo pokręty sposób. Zazwyczaj tak, żebyś tego nie słyszał. Czyli w tle jest duży szum. To znaczy, mówi to do swojej przyjaciółki lub przypadkowo dowiesz się o tym od jej przyjaciółki, że po prostu spowszedniałeś swojej kobiecie lub że zrozumiała, że nie jesteś właściwym człowiekiem dla niej. Że ona marzy o księciu z bajki, że ona marzy o kimś wyjątkowym, a to, że z tobą jest, to jest, doszło do wniosku, że to jest pomyłka. I teraz co w takim momencie masz zrobić? Oczywiście nasuwa się natychmiast odpowiedź, prosta i jednoznaczna odpowiedź, natychmiast się nasuwa. Ty się rozstań. Jak kobieta nie wie, czego chce, to ty się rozstań. Nic prostszego. Jak ona nie chce, kochany, znajdź sobie inną, zacznij od początku, z taką, która będzie chciała i będzie wiedziała. I tu istnieje maleńki szkopuł. Jak spotkasz inną, która będzie wiedziała i będzie chciała, to też to nie będzie wieczne, tylko będzie trwało jakiś czas. I dlatego moja propozycja jest taka. Jeżeli twoja kobieta nie wie, czy ty jesteś właściwym człowiekiem, to ty jej to po prostu udowodnij, że ty jesteś właściwym człowiekiem dla niej. Pod każdym względem. Po pierwsze, że znosisz jej fochy. Po drugie, że dbasz o nią. Po trzecie, że znosisz to, co ona mówi do koleżanek. Mimo, że nie zawsze słyszysz, co ona do tych koleżanek mówi. Że za... może nie za twoimi plecami obrabia ci dupę, tylko za twoją dupę obrabia ci plecy. Bardzo możliwe. I dlatego, kochanie, weź pod uwagę, że ty nie znajdziesz lepszej kobiety. Ty nie znajdziesz lepszej kobiety. Ale nie o to chodzi, żeby to do ciebie dotarło. Ty masz jej wytłumaczyć, że ona nie znajdzie wspanialszego faceta. I najprostszy sposób powiedzieć, kochanie, jak chcesz, zróbmy drugie dziecko.